Dobra, to przynajmniej zobaczmy, co to jest. Jeżeli będzie rzeczywiście identyczne, to zrezygnujemy. Jeżeli będą jakieś różnice, które nas zatrzymają na tym na dłużej, to zobaczymy. Ciemna noc na zewnątrz. Solidnie wyglądające drzwi. No dobra, podejdźmy do okna. Tym razem jakiś gaz, a nie pająk. Co za koszmar. Było takie realne. Czuję, że w tym śnie było coś więcej. Coś smutnego i ważnego. Czego mam wrażenie, że to już się wydarzyło? To się nie wydarzyło! Ale coś jest inaczej. Dowiem się, co. Okej. Okay. To jest wszystko identyczne. Co widzieliśmy? Pusty ekwipunek. Nie możemy iść w tą stronę. Zielona chmura. Ta chmura jest zielona. Chyba mój koszmar był czymś więcej niż tylko złym snem. No dobra. Dobra, ja wam powiem. Na YouTubie miałem challenge, jak robiłem drugi run. A gram tylko godzinę. A w naszym ranie oryginalnym były wielkie pająki. Ja mam kilka godzin, ale muszę znaleźć jakieś schronienie. I to szybko. Dobra. Mam dziennik. Mowa o księżycu. Tego ranka zauważyłem ciemną zieloną chmurę na horyzoncie, przesuwającą się w tym kierunku. Muszę znaleźć jakąś kryjówkę. I tego nie było. Nie mam czasu, żeby chować ten mur. Musi być szybszy sposób na dostanie się na drugą stronę. Tak. No dobra, bierzemy bieg. Mamy głównie młota kowalskiego. Połączmy to ze sobą. Nie ma innej opcji, nie? Jak przeskoczę. Nie, okej. Okay. Mod na tym? Po to na ziemię? Okej, nie zostaje nam nic tego jak podróż, która zajmuje 50 minut przez pustkowe. Okej. Czy odlecieliśmy rakietą? Odlecieliśmy rakietą. Don't escape. Ile ta gra kosztuje na Steamie, ludzie? 4 days in a wasteland. Wygląda obiecująco. 13 euro. Jest domek. Dobra. Muszę rozbić szybę, jeśli chcę wejść do środka. 46 zł. A to warto. Pryskiwacz to jest. Też mieliśmy w naszym raniu oryginalnym. Mogłoby się zbrzydzać, gdybym chciał spyskać roślinki, ale mam lepsze rzeczy do roboty. Ok. Traktor? Zardzewają złom. Miesiące spędzone na otwartej przestrzeni zebrały swoje żniwo. Traktor jest kompletnie zniszczony. Nie ma nic, co mogłoby się przydać. Okej. Okay. Krótka rurka. Tu ksiana. Też było, nie? Rura jest mocno podzierowana. Też była podzierowana w pierwszym ranie. Samochód. Dobra, możemy użyć rurkę do rozbicia szyby.
Zatrzymałem się tu już jak niezły pomysł. Mam tylko kilka godzin na przerobienie tej ruiny w fortece, zanim mój koszmar mnie dogoni. Tak, powinniśmy się rozglądać. Powinienem rozglądać się wzdłuż drogi i poszukać czegoś, czym można fortyfikować kryjówkę. Na razie nie czuję z tego, że zamiast wielkich pająków mamy jakąś toksyczną mgłę. Jest identycznie. Nie ma zasilania oczywiście. Nie możemy nic tutaj tworzyć. Na górze coś się zmieniło. Myślę, że tym razem będzie dobre zakończenie. Ręcznik tu jest. Tego nie było ostatnio, mam wrażenie. Stary ręcznik zabrany z łazienki. Dobrze jest mieć ze sobą ręcznik. No, nie było ręcznika na stówę. Wydaje mi się. Zdjęcie starszej pani, zrobione lata temu, kolory nieco wyblakły, ale ciepły uśmiech nadal jest bardzo wyraźny. I zdjęcie tej chaty. Gdzieś w dziczy. Zobaczmy, czy coś jest w skrzyni. Ta, jest. Motek ze złamaną rączką. Dłuższy spryskiwacz. Weźmy motek ze sobą. Znawiązanie do autostopem przez galaktykę? Znaczy? Nigdy nie czytałem tej książki. Dobra, odłóżmy to. Idziemy w dół zbocza. I... pójdźmy w prawo. I o. Mamy 12 godzin 7 minut. Blokada drogi. 15 minut. O Boże, ślady po parze na zwłokach są naprawdę obrzydliwe. Nie zdołaliło cię przed toksyczną chmurą. Wygląda to, że mieli na sobie skafandry przeciwskażeniowe. Niestety, chemikalia okazały się zbyt silne. Jest klucz nastawny. Oby przydało mi się to bardziej niż im. Cześć, Ratel. O nim jest zwłoki. Kombinezon został zniszczony przez wyjątkowo silne chemikalia. Nie da się go już użyć. Może chociaż maska gazowa? Cała maska gazowa jest zepsuta. Udało mi się jednak wydobyć sprawny filtr powietrza. Mam filtr. W jednej z kieszeni skafandra jest zatknięta niewielka karteczka. Z dniem dzisiejszym obrona cywilna jako organizacja zostaje rozwiązana. Należy ewakuować się z tego obszaru, chronić na własną rękę. Region został nawiedzony przez chmury silnie toksycznego gazu. W przypadku braku ewakuacji zalecane jest przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach. Najlepiej przebywać na piętrze, jeśli gęstość trującego gazu jest większa niż przeciętna gęstość powietrza. W przeciwnym razie należy chronić się na parterze. Gęstość powietrza wynosi około 1,61 kg na metr sześcienny. Niech Bóg ma nas w swojej opiece. Ten kawałek papieru jest zbyt skażony przez gaz. Lepiej go nie zabierać. Wszystkie ważne informacje zanotowałem w swoim dzienniku. Jeśli gęstość gazu jest większa niż 1,61, powinienem zostać na piętrze. W przeciwnym razie powinien zostać na parterze. Okej. Muszę się lepiej przyjrzeć, żeby sprawdzić pojazd. Okej. 15 minut to zajmie. Samochód jest całkowicie zdezolowany. Cewka zapanowała. Okej, to było też ostatnio. Wymontujmy cewkę zapłonową. 45 minut. Nie ma tu nic użytecznego. No raz, zobaczmy co jest dalej. I tak, tutaj jest teraz Chemical Emergency Response. Jest inna ciężarówka w tym miejscu. Po prostu. Pojazd ratownictwa chemicznego. Okej. Żeby ją otworzyć, potrzebny nam łom, którego nie mamy. Chodźmy do domu. Włóżmy to, filtr, no nie wiem, filtr może się przydać. Kurde, nie wiem. Zewka zapłonęła, to możemy odłożyć. Prawie nic nie waży. Motek chyba też.
A. Ale idziemy w kierunku stacji benzynowej. Mała opata. Okej, okay, mamy teraz rączkę, ja dobrze pamiętam. Drewniana rączka, to ja. Nie zabieram ze sobą tych desek. Odpowiednimi narzędziami mogą przydać się tutaj. Tak, możemy zrobić most. Dron pogodowy. Tego nie było. To automatyczny dron służący do mierzenia warunków pogodowych. Jest zbyt uszkodzony, by wystartować, ale wyświetlacz wciąż pokazuje. Gęstość 1,63. Ej, okej. Okay. To znaczy, że my mamy. Jeśli gęstość gazu jest większa niż 1,61, zostać na piętrze. Czyli mamy zostać na piętrze. A, mogę go dalej oglądać, okej. Okay. Weźmy koło. Możesz spróbować zczepić koło, tak. 15 minut, godzin. Wszystko poszło sprawnie, nie licząc faktu, że prawie spadłem z kifu, okej. Okay. 4 minuty, przejdźmy na drugą stronę. Droga na zachód. Dobra, jesteśmy na stacji. Więc tutaj w oryginalnym ranie spotkaliśmy pająka wewnątrz. Nie tym razem. Jest łom. Czy chcesz wydobyć łom używając siły? Tak, 5 minut. Jest broń. Broń się nie przyda pewnie. Jeżeli chodzi o obronę przed gazem. Pieniądze na ziemi. Zapalniczka. Kanister, torba węgla, stary na gazety i czasopisma. Stara gazeta. Ta, jest to info o tym, że księżyc pękł. Wielkie pęknięcie, niby naukowcy zapewniają, że nie ma się czym martwić. Wszyscy... I obwiniają tą firmę, która twierdzi, że nic nie robi na księżycu. Okay. Jest folia. Jest krata. No cóż, folia raczej na gaz, nie? A nie krata, więc weźmiemy folię. Mamy 5 kilo wolnego miejsca. To jest za ciężkie, można najpierw coś odłożyć, okej. Okay. Dobra, myślę, że... Możemy rzucić okiem, co jest na parkingu, za stacją benzynową. Jest kamień mały. A reszta wygląda tak samo. Alright. Wróćmy do stacji benzynowej. I do domku. Na górę. Odłożymy folię do skrzyni. Nie mamy czasu? 9 godzin. Teraz, oczywiście folią będziemy chcieli się zabezpieczyć, nie? Włożymy koło na razie. Drona, kamienie, broń. Kilka banknotów. Zapalniczkę. Weźmy łom ze sobą. Plus powietrza odłóżmy. Krótką rurkę. Drewniana rączka z motkiem. Okej. Okay. Zamknijmy to. Zróbmy save. I... Dajemy się do ciężarówki tam na dole, nie? Użyjmy łomu na drzwiach. Zawór oznaczony A, B, C. Zlew na odpady chemiczne. O. Mam skafander przeciwwskażeniowy. Mogę go założyć dla zwiększenia ochrony. Nice. Bliższe oględziny wykazały, że w skafandrze jest spora dziura, a także filtr maski gazowej jest uszkodzony. Zamknięte? Okej, użyjemy łomu. W środku jest taśma klejąca. Możemy zakleić dziurę taśmą klejącą? Zakleję dziurę za pomocą taśmy klejącej, dobra. Nic. Karteczka. Jeff, jesteś nowy, ale myślę, że sobie nieźle poradzisz. Pomimo tego, co może mówić szef.
każdym razie pamiętaj, żeby zawsze sprawdzać pH toksyn, które neutralizujemy. Zmieszaj dwa z naszych składników awaryjnego reagowania i rozpuść powstały roztwór w dużej ilości wody. A plus B. BH. No to było pH 0 minus 2. A plus C 3 minus 5. B plus C 6 minus 7. Jest woda. Kurde, nie pamiętam co było na tym dronie. Czy ja mam na to czas? Nie mam czasu? 8 godzin. O, NX, dziękuję ci za 44 miesiące. Chcesz survival, to graj w Arme 3 na modach z zombie język. Nie, może nie. Dobra, to jest nam przydatne. Dobra, gdzie jest ten dron? Yes. PH3. PH3, okej. Okay. Zamontujemy filtr. Okej, okay. Złóżmy to. PH3. A plus C. Wiedźmin 1 na wysokim poziomie trudności. Jest taki trudny? Wiedźmin 1? Na wysokim? Zdało mi się, że ja gram na wysokim. Wiedźmina. I pamiętam, że miałem jedyny problem. Oczywiście do momentu, kiedy się nie poddałem z graniem w tą grę. Z tą bestią panującą, nie pamiętam jak się nazywała. A plus C. A. Potrzebuję odpowiedniego naczynia. O-o. A. Plus C. Cierka wypełnia mieszaną, bo to będą w AIC. To chyba to. Aha. Chyba, nie? To chyba tyle. Czy grałem w serii Rusty Lake? Chyba nie. Dobra gra. Ale chyba w Rusty Lake nie grałem, nie. Okej. Okay. Mam nadzieję, że to odpowiednie. Folia na okna. Razy 3. Duży... Merges? Nigdy jedynki nie skończyłem, ludzie. Okej, okay, ale to po prostu wisi. Muszę znaleźć sposób, żeby zacząć to do siebie koło. No, okay. Ktoś ma? 20 minut zaklejenie jednego okna? Jezus. No, no. Myślę, że to... No, na pewno folia, nie? Come on. Mamy zostać na piętrze, nie? To co pamiętam. Dobra. Wszystkie okna zabezpieczone. To jest... PNC w psychodelicznym klimacie. Każda gra odkrywa kolejną tajemnicę. Wszystko okaza się w elektryczną fabułę. Pamiętam klik? Spinacz trzymał pick-up. Okej, okay. Mamy spinacz. Dłużmy to, dłużmy to. Faktury za sprzęt rolniczy, okej. Okay. Weźmy koło ze sobą i cewkę. Czy nie ma poddasza? Jest! Ale nie można się tam dostać. Nie wziąłem klucza? Really? Nie wiem, jest taka gra, nie wiem czy kojarzycie. Kurde, nie pamiętam tytułu, ale głównym bohaterem jest złodziej? Chyba Trilby się nazywa.
To chyba ma 4 części aż. Proszę, jest po angielsku, więc. Patrzałki widowni twitchowej by eksplodowały. Symulator Polaka. O cóż, gamera Polaka tutaj. Still live grałem, ale nie na streamie. Dobra, mamy gwoździe. Nie zamykaj drzwi kuchennych. To się przyda później do naprawy mostu. Godzin. Tormentum. Tormentum graliśmy. Na streamie. Świetna giera. To jest ta przygodówka taka w klimatach prac Gigera, nie? 15 minut zamontowanie koła. Tylko, że niestety nie prowadziłem archiwum, więc tego nie ma. Zginęło w czerwusie internetu. To jest naprawione. Cewka. 15 minut, żeby się przyglądnąć. Nie ma paliwa, ok. Cewka. Ok. Tu zbocza. Droga na zachód. Wróćmy na stację benzynową. Ile na pra... nie wziąłem tego. Uważaj. Chodźcie, że nic ciężkiego nie wziąłem ze sobą. Zobaczmy, okej. No, jesteśmy na stacji. Bierzemy kanister. Bierzemy węgiel. Chyba wszystko, nie? Metalowa kreaty może się przydać później. Zobaczymy, ile będziemy mieli miejsca. Chyba jedna 10 kilowatów. To są twoje 3 ulubione przygodówki. Powiem ten klik. Grałeś w I Have No Mouth and I Must Scream. Jak ci się to podobało, to ci polecam. Też polecałbym ci sprawdzić Harvester. No chyba tyle. Takich z gęstszym klimatem przygodówek. Mam czasu? 4 godziny. Gaming Rue? Też graliśmy. No, jest okej, no. O, nie wziąłem młotka. Rip. Bo to też przygodówka po jeden klik. No. Coś mu upata. Teraz nie możemy wziąć łopaty? Dlaczego? Uff, nie mam czasu. ¿120 minut? 2 godziny? Zostanie nam 55 minut. Możemy zrobić jutro. Nie wiem, czy jest powód, żeby tego nie zrobić dzisiaj, no nie będzie.
A zostawmy to tu. Ja potrzebuję kanister do tego, nie? The White Chamber? Co to jest za gra? Tego nie znam. Akurat. Ja będę nie wziąłem ze sobą kanistra. White Chamber. Nie kojarzę. Rzeczywiście graliśmy taką przygodówkę, ale ona nie była wcale taka dobra. Był horror bardziej. I widok był taki izometryczny z góry, jak powiedzmy w Baldur's Gate. Tylko jak ona się nazywała? Science fiction. Ludzie będą kojarzyć. O, no, to jak nie grałeś, to w tej gry to polecam. Nie Darkwood. Nie Darkwood. Darkwood też jest spoko. Stasis, ta. Stasis. Mamy generator. Pompa. Wreszcie działa, okej. Okay. Co się zmieniło w rozgrywce na razie? Ale tak nie wiem. Zostawmy te spryskiwacze. Dobra, zamontowaliśmy folię. Okej, teraz tak, do tych spryskiwaczy powinniśmy dolać. Tylko co ja mam zrobić z drzwiami? Zobaczcie. Ręcznik kolejny. Nie mam czasu jeszcze? 2 godziny. Nie. Zamknijmy drzwi. Na razie niewiele się zmieniło. Na klucz. Ręcznik na drzwi? Słuchaj, ręcznik w szczelinę, w drzwiach, uszczelniając je nieco. Okej. Okay. Co się stało z babą z tym dzieckiem? Chcesz ten? Spoiler? Taki prawdziwy spoiler? Komin jest zatkany w teorii. Nie mamy jak się dostać do niego. Ale może masz rację. Nie mogę tego zrobić. Okay. Ustawiłem spryskiwacze, bla bla bla. Żeby rozpylił wodę z chemikaliami, niebawem przed przybyciem chmury gazu. Mam nadzieję, że te chemikalia osłabią chmurę. Okej, okay. To mamy. Jak zginęła? Ja ci nie powiem, nie chcę spoilować komuś, to nie ogląda tego. Poza tym, to chyba może, niekoniecznie musisz się dziać. Dobra. To zabezpieczone, to zabezpieczone. Kanister na siebie. Znaczy, no. Fander na siebie. Teraz będę miał dużo więcej gwoździ. Okej, okay, o ile dobrze pamiętam, mamy być... Dobrze, to zrobiliśmy. O, nie. O, jest. Jeśli gęstość gazu jest większa niż 1,61, powinienem zostać na piętrze. Jesteśmy na parterze piętro wyżej. No i tak nie ma innej opcji. Większe niż 1,61.
1,63. Może musi użyć. Nie. Załóżmy, że w łazience. Kurde, może w wannie coś da się zrobić? Chyba nie. Dobra. Robimy save'a. Nie, zostajemy tutaj. Skafander. Tak, nadeszła chmura toksycznego jazu. Znaleźliśmy schronienie w opuszczonym domu na farmie. Automatyczny system zaszarszy aktywował się, gdy chmura była blisko. 14% gazu zblokowały. 21%. Kontrola drzwi były zamknięte, a szczelina pod nimi została przykryta ręcznikiem. 8% chmury. Kuchenne drzwi były zamknięte, a szczelina pod nimi została przykryta ręcznikiem. 8% kolejne. Okno było zakryte folią. 8% chmury. Kolejne 8, kolejne okno. Kolejne 8, kolejne. Zabójczy gaz wdarł się do środka. 25% prądkowej chmury przeniknął do twojej kryjówki. Zostałeś na piętrze, gaz był cięższy od powietrza. 20% jego, 5% dostało się do nas. 40% chmury gazu. Przeżyliśmy. Tak, dobrze, że mieliśmy ten skafander. Nic nie poczułeś. Byłeś całkiem bezpieczny. Przeżyłeś kolejny dzień. No, przeżyliśmy kolejny dzień. Cześć, Dawidzie. Kolejny sen. Upał. Też tego nie mieliśmy. Co to było? To chyba na poddaszu. Wszystkie dwie... okej. Okay. Było gorąco, bardzo gorąco. Fala bardzo intensywnego ciepła spaliła mi skórę. Przysięgam, czułem jak mój pot się gotował. Jeśli to kolejna przepowiednia, to muszę znaleźć sposób, żeby ochłodzić schronienie. Jakby tego było mało, chyba coś we śnie uderzyło w dach domu. Rzeczy zrobione wcześniej, które mogą pomóc. Przedłużę, że to leży. Nie znikaj. Nie ruszę się. Ej, spokojnie, strzelaj. Niezłe lądowanie. Biorąc pod uwagę, że leciałem na oparach, a paliwa już, a poła przyrządów nie działała, powiedziałem, że wszystko... Wyszło mi to cholernie dobrze. Okej. Okay. Nazywam się David, Catherine. My się znamy. Ej, tego nie. Co? Nie, to znaczy... Okej, okay, to jest dziwne. Ta. Może jechaliśmy razem tym samym pociągiem autobusem? Tego nie było, nie? Wiesz, przed tym wszystkim. Albo coś w tym stylu? Nie, to było coś innego. No mniejsze z tym. Czy mógłbyś mi pomóc pewną rzeczą, David? Próbuj się gdzieś dostać, ta. Pewnej placówki. Takie, która pomogłaby mi opuścić to miejsce. Mhm. Tak, mowa o statku kosmicznym. Sidereal Plexus, czy tak, 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 tak. Jeszcze jeden taki statek. O co zostało? Wiemy to. Możesz lecieć ze mną. Okej. Okay. Rozumiem, powiedział wczoraj o czymś, nie? Tak.
dzisiejszy sen. No, byłem w tym domu i nagle uderzyła fala gorąca. Był taki skwar, że spaliło mnie na popiół. Myślę, że to może się wydarzyć dziś w nocy. Może brzmi jak świr, ale wierz mi, wiem, że mam rację. Wykonałem się, czy masz rację. Kim jesteś? Tak. Ta mowa o tym, że księżyc spada na ziemię. Za 3-4 dni spadnie. Statek kosmiczny? No mówi, że może doleci na orbitę Ziemi ten statek. Że to nasz punkt docelowy, baza z tym statkiem. Niewielki ośrodek badawczy z platformą startową. Mhm. O, czekajcie. Bo jest jeszcze opcja dialogowa jedna. Lecąc tym obszarem działam kilka miejsc wyglądających ciekawie. Daj zaznaczyć je. Restauracja. Jakiś dom. Okej. Na dół. Mam się schować przed pałem. Nie znaleźliśmy nic, co by nam pomogło z pałem na razie. To się nam rzeczy nie przyda. Możemy też... Okej, czekajcie, ja sobie zrobię krótką przerwę, ludzie. Wybaczcie mi, zaraz wracam.